O, to jest miejsce, w którym wypada się zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że są tutaj rododendrony. Rośliny zimozielone, które cały rok mają liście. Proces parowania, oddawania płynów i wszelkiej wymiany gazowej odbywa się nieustannie przez 12 miesięcy. To prawda, na jesieni zimą troszeczkę ustaje, zwalnia, ale wciąż jednak transpiruje. Więc pamiętajmy o tym. Mówię o tym dlatego, że podlewanie i stanowisko, w którym rośnie rododendron, jest kluczowe. Półcień, nawet do głębokiego cienia. Gleba kwaśna, luźna, głęboko zdrenowana, tak żeby woda tam nie stała, bo roślinka ma dosyć płytki system korzeniowy, po to by mogła fajnie i szybko, sprytnie pobierać sobie składniki odżywcze. Kiedy wody jest za dużo, stagnuje, system korzeniowy gnije, roślina zaczyna nam chorować. I to jest kolejna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Rododendron, chociaż pięknie, efektownie zakwitający i cieszący nas zielonymi liśćmi, często jednak trapiony jest chorobami, szkodnikami. Najczęściej to choroby grzybowe plus zamieranie pędów. Jak temu przeciwdziałać? Po pierwsze, primo, tak jak powiedziałem, odpowiednie stanowisko, nie za dużo słońca, wilgotna, dobrze zdrenowana gleba, odczyn kwaśny i mamy połowę sukcesu. Druga połowa sukcesu to oczywiście jest nawożenie. By rododendrony zdrowo rosły, trzeba dostarczać im zbilansowanego pożywienia. Taki nawóz jak ten dokładnie wpisuje się w jego charakterystykę, w sensie rododendrona. Delikatnie zakwasza, uzupełnia składniki mineralne niezbędne do tego, żeby dobrze rosnąć i dobrze obficie zakwitać. A skoro o zakwitaniu mowa, to pamiętajcie, że po kwitnieniu trzeba usuwać właśnie te miejsca, w których były kwiatostany. Jak to robimy? Bardzo prosto. Łapiemy koszyczek i wyrzucamy. I następny. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby nasza roślinka w przyszłym sezonie pięknie nam zakwitła, żeby tych kwiatostanów było jeszcze więcej. Ale trzeba ją w związku z tym właśnie ogławiać. O, hyc i nie ma. Zastanawiacie się, co tu się dzieje? Dlaczego one się tak zwijają, te liście? Najprawdopodobniej brakuje wody i stanowisko, w którym rośnie, nie jest najlepsze. Słońce dosyć mocno operuje, parowanie jest zbyt duże, a wody za mało. Albo pojawiają się jakieś zmartwienia, czyli choroby grzybowe. I tutaj z odsieczą przychodzi nam preparat właśnie na takie choroby. Plamistość, rdza, mączniak, to wszystko raz po raz właśnie atakuje rododendrony. Dlatego, że miejsce, w którym rośnie, sprzyja niejako rozwojowi tych chorób. Więc taki preparat absolutnie musicie w swoim składzie mieć. Kolejna rzecz to oczywiście prewencja, czyli prześwietlanie rośliny i sprawdzanie, czy któryś z pędów gdzieś nie jest uszkodzony, nie przemarzł, by go po prostu usunąć. Roślina nie lubi być zbyt gęsta, więc z pewnej perspektywy możecie sobie ją obejrzeć i zobaczyć, dostrzec, czy jest coś, co należałoby usunąć. Tutaj raczej ograniczamy się tylko i wyłącznie do strzyżenia sanitarnego. Usuwamy suche pędy, takie jak te na przykład. To nie bukszpan, tutaj nie będziemy golić, strzyc. Więc raz po raz dopaść trzeba na kolanko. O, tu jest bardzo fajna historia. Zobaczcie, ta gałązka jest sucha, przemarzła najprawdopodobniej. Dlaczego się tak dzieje? Rododendron przemarza, kiedy nie jest zbyt dobrze nawodniony na jesieni. Zimą nie może pobierać z gleby wody, bo przecież jej nie dostarczyliśmy jesienią. A kiedy przychodzą suche, zimowe wiatry i brak możliwości pociągnięcia wody z gruntu, właśnie usychają. Najczęściej dzieje się to na wiosnę. To wszystko trzeba wyciąć. Nic z tego nie będzie już. Kiedy zabiegi pielęgnacyjne, czyli te takie fizyczno-sekatorowe już zakończycie, pamiętajcie, żeby sypnąć też dawkę nawozu. Na opakowaniu wszystko jest napisane. Ile, w jaki sposób, no i oczywiście, że trzeba podlać, nie? Okres nawożenia również, więc taki nawóz jak ten powinniście mieć i na koniec sobie wysypać.